Kurde, teraz ja. Wiem, kogo wybrałeś, no. Czy twoja postać to Jay Dąbrowski? Halo. Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek. Hej, dużo osób pyta, kiedy żywa śmierć. Będzie niebawem, nie bójcie się, spokojnie. Żywa śmierć jest w trakcie tworzenia, więc nie bójcie się, niedługo będzie! Jestem w trakcie przeprowadzki, teraz jak oglądacie ten film, jestem już w Warszawie, mieszkam tam. Tylko muszę pozałatwiać dużo spraw, więc trzymajcie za mnie kciuki. Żywa śmierć będzie niebawem, spokojnie, zostawcie tylko łapkę w górę pod tym filmem, żeby mnie zmotywować. Mam po prostu mało czasu, więc docencie to, że staram się i robię nowe serie. Będzie ogromna rewolucja live'owa. Przygotowuję się do mega projektu, gdzie oczywiście rozwinę żywą śmierć. Zapraszam was do oglądania, hej! Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft! Tak, wiem, przepraszam, że tak mnie długo nie ma. Jestem w trakcie przeprowadzki, w trakcie zaczynały się moje studia. Teraz już mieszkam w Warszawie, więc przepraszam was. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Dzisiaj ze mną jest Postirol. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na początku, jeżeli chcecie serię ze zgadnik, to z Postirolem macie w tym momencie nacisnąć łapkę w górę. 500 łapek ma być, bo kurde, ja się obrażę. Nie wbijacie w ogóle łapek, zaraz się bez kitu obrażę. Te, nie obrażaj się, spokojnie. Także wbijacie teraz 500 łapek i nagrywamy z Postirolem serię Zgadnij kto to kurde belek. Dobra, na samym wstępie chcę podziękować Blaszce, który to zbudował. Wyskakuje wam teraz linka czy do kanału Blaszki. Wow, 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 jestem Postirol i jak w lustrze widzę ćwoka, to nie bez kozery chyba, bo nie mam oka. O! Dobre, dobre. A więc, Postirolku, to jest twoja strona. O to. Tablicę? Dobra. Tak, kogo by tutaj wybrać? Kogo by tutaj wybrać? Ja se wybiorę... Kurwa, to musi być coś takiego skomplikowanego, ty, żebyś ty tak... No właśnie! Taka, nie wiem, no kurwa... Naprawdę zostawcie tu łapkę w górę, bo ja tu już się już o was martwię, bo w ogóle nic nie oglądacie u mnie. Nie oglądacie, tylko żywo śmierć, żywo śmierć. Luferek, nagrywaj żywo... Czemu taki krótki odcinek? Dobra. Nie, Luferek, nagraj żywą śmierć. Dobra, dobra. Mogę iść do ciebie podpatrzeć? No jasne, chodź. Dobra. No. Ja mam. No ty siusiaku mały! O, wiem. Dobra. Dobra, ty czy ja zaczynamy? Ja, bo jestem gościem, lol. No dobrze, niech ci będzie. No. Czy twoja postać... czy oczy twojej postaci zajmują dwie kratki? Nie. Okej. Okay. Czy twoja postać ma czarne oczy? Tak. Poczekaj, bo ja tu muszę pozmieniać sobie przycho. To też. O Jezus. Co tu jeszcze ma dwie tu? Ma czarne, tak? Tak. Dobra. Znaczy to się tyczy też, wiesz, że po prostu tęczówki ma czarne i to może być z białkiem albo bez i tak dalej, nie? Z białkiem albo bez? Co? Z białkiem może być. Dobra, no to ten. Dobra. To jest wszystko, co ja miałem? Chyba, a nie, jeszcze tu. Are you ready? Lufer wygrywa nagle. Tak, teraz ty, no. Dawaj. Czy twoja postać jest chłopakiem? No nie wiem, spodnie mu nie zaglądałem. No w sensie, czy twój youtuber jest chłopakiem? No że tak. O, no dobra, no to mi tu odpada już kilka opcji. Krzychu, wiertara. Dobra, teraz cię to rozwali. Czy twoja postać jest człowiekiem? Tak. Okej. Okay. Dobra. Nie klasz tam, bo mnie rozpraszasz, gościu. Mówisz takie, dajesz mi do zrozumienia takim niemownym znakiem, że ty wiesz, o co chodzi, a ja nie chcę, żebyś ty wiedział, o co chodzi. Każdy, kto dotarł do tego momentu, pisze w komentarzu Luferencjusz. Dobra, teraz ty. No, dawaj. Czy oczy, albo nie. Już nie ma. Koniec. Czy oczy? Tak. A no to świetne tak. Pytanie. Tak, nie. Ma czy twoja oczy. Postać ma... Boże. Czy twoja postać ma jednolity czarny kolor oczu? Serio?
W sensie, że jakby... Znaczy, pytam po prostu o to, bo jakby na przykład niektórzy mają kolorowe, a na przykład Hunter ma czarno-szare i tak dalej, czy ma czarne oczy z tęczówką lub bez i tak dalej. Tęczówka to białe, tak? No, znaczy tęczówka to jest ten kolor właśnie, którym w Minecrafcie symbolizuje kolor oczu, a to białe to jest... Najciemniejszy na świecie, najciemniejszy na świecie. Czyli... No dobra, czyli wszystkie kolorowe i Huntera wywalam. No dobra, no to go. Czy twoja postać ma usta? Nie. Wiem. No, znaczy, ma czy nie ma? Chyba nie ma. Nie ma, no dobra, no nie ma, no. Uznajmy, że nie ma. Kurde. To są usta. To nie, to nie. To są usta. Nie ma ust. Nie ma ust. A czy twoja postać ma usta? Czekaj, czekaj, jaki złodziej! No obydwoje będziemy wtedy niszczyć, no powiedz mi po prostu. Ma usta. O nie. Ile masz, ile ci zostało? 3. Co? A tobie? 5. Oh man, you are so amazing, yes, I love you. Dobra, teraz ja, znaczy, czy ty? Teraz ja. No. Czy twoja postać ma czapkę? Tak. Kurde, teraz ja. Kogo wybrałeś, no. Czy twoja postać to Jay Dąbrowski? Halo. XD, pokonany! Luferek, wracaj! Puszka, puszka! No nie! Ej, czemu to zauważyłem? Aha. Ej, no! Te gruby! Żal. Nie denerwuj się! Żal! Każdemu się zdarza! Żal! Czemu, a ty kogo miałeś? Wiedziałem! Nie, coś mi przemawiało do głowy, że miałeś dealerka. Karol Kuter to mój ulubiony youtuber. Postirol wygrał pierwszą rundę, niestety. To prawda. Mam nadzieję, że dam radę i wygram drugą. Kurde, dam radę. Pamiętajcie, jeżeli wbijecie 500 łapek, to robię z tego serię z Postirolem. Kurde, belek. Okej, okay, dobra, kogo wybieram? Wiesz co? No. Co tam, Krzychu? Nic. No, dobra. No jesteś gotowy, czy co ty tutaj robisz tyle czasu? Zastanawiałem się. Dobra, jestem gotowy, to teraz ja pierwszy. No dobra. Czy twoja postać... jest człowiekiem? Chyba tak. Chyba tak? No chyba tak. To już wiem chyba kogo masz, mogę zgadywać. Nie możesz, bo musisz mieć rundę, żeby zgadywać jakby, w sensie wiesz o co chodzi. Chyba tak? Czyli... To czekaj, jeżeli chyba tak... No to teraz ja ci zadam od razu i obydwoje będziemy niszczyli po prostu. Czy twoje, czy twojej postaci zajmują 2 kratki? Dobra, co powiedziałeś? Pytam się, czy jedno oko twojej postaci zajmuje 2 piksele. W sensie jakby, czy oczy twojej postaci składają się łącznie z 4 pikseli? Czy więcej, czy mniej? W sensie jakby... No, jeżeli się składają z 4 więcej pikseli... Więcej niż 2. Powiedziałeś, czy więcej znaczy, niż 2, więc No dobra, no dobra, tłumacz mnie, tłumacz. więcej chyba niż tak, 2. Chyba jest człowiekiem. Okay. Dobra, chyba jest człowiekiem, on jest człowiekiem. To teraz jo, a nie, teraz ty. Teraz jo. Nie, teraz jo. Teraz ty. Teraz jo. Czy twoja postać ma coś na głowie? Czy ma czapkę tak. Na głowie, o. Nie, powiedziałeś, czy ma coś na głowie. Kurde, nie, ej, zawsze ktoś ma włosy na głowie, ogarnij, czy ma coś na nie, głowie. Nie, czapkę. To pewnego rodzaju nakrycie, tyle ci mogę powiedzieć. No. Czy twoja postać jest chłopakiem? Tak. Dobra, ile ci zostało, bo teraz jesteśmy na równi pytaniowej. Czekaj, usuwam. A, podpowiedziałeś mi też jeszcze, bo powiedziałeś, że ma coś na głowie. Ma jakieś nakrycie, jakiekolwiek. Zapytałeś się mnie. No. No to ci powiedziałem, że tak. No zapytałeś się, czy ma jakieś nakrycie, oh, mówię, że tak. O, fuck! To rozpędziłem się. Te, Krzychu, zwolnij tam, naprawdę, bo przesadzasz ty. Rozpędziłem się. Pff.
Ty się śmiejesz. Dziękuję. No dawaj, nie, teraz ja. Tak? Teraz ja. O matko. Czy twoja postać ma czarne oczy? Tak. Kurde. Czy twoja postać to człowiek? Czekaj, nie. Kurde. Dobra, wiem kogo wybrałeś. No to byś poczekał swoją kolejną. No możesz zgadywać teraz, no. Szymek. Tak. Jest! Tak! Wiesz kogo miałem? Kogo? Tą samą postać, nie? Tak, wiedziałem, wiedziałem. Jest! Tak! Tak! Dobra taktyka, bo mnie tak to zmyliło, no, na zasadzie, no, że szukałem czegoś innego, ale mimo wszystko już chciałem zgadywać, Jasia. Jest! Tak! Udało mi się! Yeah! Yeah! Bang bang! Siema! Jeżeli chcecie serię ze zgadnij kto to z postirole, musicie wbić teraz 500 łapek w górę i napisać komentarz. Ja chcę! Yeah, wygrałem! Tak! 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 Hej, witajcie, z tej strony Roxen B. Siema! Czaj. Siema, jestem gruby! Co ty zrobiłeś? Pozbyłem się przez minutę z ekwipunku. Dobra, parodujemy zio. No cześć, witajcie, z tej strony zio, w dzisiejszym odcinku Sky Factory. Nie, to jest takie bardziej, no cześć, witajcie, z tej strony zio. Nie, on tak szybko mówi. No ale on tak, ale no nie, niektóre ma takie wolniejsze. Ja oglądałem te wolniejsze, cześć, ale wiem o co się... Cześć, z tej strony Cyfer, w dzisiejszym odcinku my dymy stary. Albo nie, Joda, gdzie jest Joda? Nie oglądam Cyfra. Joda, mistrz! Jeżeli... O, Szymek i Gzio, to my chyba komendowe pogotowie nagrywamy. A nie, ty jesteś Szymek. Ja właśnie się śmiałem z siebie, że ty pomyliłeś osoby. Także mam nadzieję, że filmik wam się podoba. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, żeby było więcej. No czemu deszcz pada? Jeżeli chcecie kolejny odcinek z postirolem z tej serii, zostawcie 500 łapek w górę i napiszcie komentarz, że chcecie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie kciuki za mnie, żebym w kolejnym odcinku wygrał. Postirol, powiedz coś. Do zobaczenia. Hej, z tej strony Jaś. W dzisiejszym odcinku witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony zio i dzisiaj jesteśmy w komendowym pogotowiu. Kiedyś... Uwaga, moje komendowe pogotowie. O! Nice man, dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wbijajcie do postirola. Do zobaczenia, trzymajcie się i bujo! Yo! Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a hot one to hold. Cause you don't even know, I can make your head.